Dzisiaj, moi kochani, będziemy testowali aż 6 gadżetów. Proszę, proszę nie ruszać, bo tam siedzi żywe zwierzątko, tak? Zaczynamy challenge. Bolą mnie plecy przez joysticka i Eevee, przepraszam. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, a teraz przechodzimy do TikToka. Jeżeli w ciągu 3 sekund zostawisz łapeczkę w górę, to w najbliższej skrzynce wyskoczy ci zadymiarz. Dajcie znać w komentarzu, co trafiliście. Cześć moi kochani, z tej strony Farel, witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Dzisiaj, moi drodzy widzowie, będziemy maksowali nowego chromatycznego zadymiarza, którym jest kieł. Wbijemy na nim maksymalny poziom oraz odblokujemy gadżet i star power. Teraz chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te dwie oto osoby zgarniają ode mnie kod PSC o wartości 50 zł. Odezwijcie się do mnie na email gamingwithfarel@gmail.com. Oczywiście mój email macie w opisie, a ja wam podeślę kod PSC, za który możecie sobie mogli kupić jakieś gemy albo jakąś fajną promocję w grze Brawl Stars. Standardowo przypominam, jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel w grze Brawl Stars, nagrywajcie krótkie filmiki, podsyłajcie na mój email kodfarel@gmail.com. Oczywiście email macie w opisie, a jeżeli wasz krótki film pojawi się na moim filmie, to znaczy, że wygraliście kod PSC o wartości megaboxa. A teraz wyświetlą wam się filmy dwóch szczęśliwych zwycięzców. Jeżeli szukacie jakichś fajnych koszulek oraz bluz, zapraszam wszystkich na pixieshop.pl. Dobrze, moi kochani, na początku zacznijmy sobie od wrzucenia punktów mocy do naszego zadymiarza. Sprawdźmy, czy mam jakieś paczki punktów mocy. Jest 75 punktów. Potwierdzamy. 50 punktów kolejnych. Dlaczego ten kieł nie jest u góry? Tylko muszę zjeżdżać na dół. Bez sensu. 125. Kolejna 50. Odbierzemy sobie jeszcze gemiki. 125 kolejnych punktów. No i kolejne 125. Jeszcze trochę. Kolejna stówka. Będzie to pierwsza postać z takim maksymalnym poziomem. Ulepszmy sobie go, zobaczmy, który to jest poziom już. Ósmy, tak. Dziewiąty. No i na dziesiąty musimy jeszcze troszeczkę dozbierać tych punktów. Mamy 75, które ominąłem. Gemy. 125, które też ominąłem jakimś cudem. Niezły Farel, niezły. No i teraz pozostało nam tylko pootwierać skrzynki z zeszłego sezonu. Mamy tutaj mega skrzynkę. Otwieramy. Bum. 5 przedmiotów. Punkty mocy do Boo, do Bell, do Griffa, do Jessie, do Dynamike'a. Kolejne punkty mocy. Kolejna skrzyneczka. Gemy. To pootwierajmy sobie Big Boxy. 3 punkty. 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 O! I jest gadżet! Popcorn Fu! Kieł rzuca w powietrze garść ziaren kukurydzy. Przywołując deszcz popcornu, każde ziarno zadaje 500 punktów obrażeń. Kozak! Super, że mamy od razu gadżet do nowego zadymiarza. Otwieramy skrzyneczki. Punkty mocy nam się z pewnością przydadzą też do innych zadymiarzy. No, nie chcę wam nic mówić, ale mając tylu zadymiarzy, troszeczkę tych punktów mocy będzie nam potrzeba. Dobra, wejdźmy sobie na kła. Nie możemy jeszcze go podnieść, ponieważ brakuje nam punktów mocy. Najgorzej. Otwieramy sobie skrzyneczki. Mega skrzynka. Kolejna mega skrzynka. Raczej duża skrzynka, przepraszam. O! Jest! Gwiezdna moc! Raźne kopniaki. Gdy kieł pokona wroga super atakiem, otrzymuje błyskawiczne doładowanie, dzięki któremu może wykonywać kolejny super atak. Zarąbiście! Udało nam się trafić, a chciałem go podnieść jeszcze na poziom wyższy. A tutaj wypada star powerek. Pięknie. Otwórzmy sobie te skrzynki już do końca, faktycznie. No i moi drodzy, niestety nie udało nam się zdobyć tylu punktów mocy. Najgorzej. Ale mamy gadżet i star power od razu. Przetestujmy sobie naszego nowego kiełka w trybie knockout. Zagrajmy. Mamy drużynie nowego zadymiarza, Dynamike'a, spoko, bo są dwie postacie na daleko, trollerzy, a ja mogę sobie tutaj wtedy pokopać ich z bliska. Uciekaj, Farel! Bo ten Stew może tutaj namieszać nieźle. Uciekam! Padam, żyję. Dobra, poczekajmy na życie. Dynamike, popcorn. O kurczę, ten popcorn nic nie dał. Kopnięcie, ult! Dojazd, nie leży, tak jest! Uch. O, runda wygrana. Nice! Na szczęście udało się tutaj porobić ekipkę. Let's go. Brawo, panowie. Kopnięcie w Dynamike'a. Na daleko.
Kopnięcie w stewarda. Muszę poczekać na życie. Bo jak da ulta, to leżę. Dawaj, życie rośnij szybciej. Okej, okay, Jesse, działko rozwalam. Bomba. Popcorn! W takim razie. Rozwalone. Okej, okay, zultował to. Wow. Zagrajmy sobie teraz tryb sola, bo jest bardzo ciekawa mapa. Okej, okay. Mamy tam Rico. Po 1902, ale od razu na dzień dobry, bombę. Popcorn! Popcorn, leżysz! Wow, Ems! Zostaw mnie, Ems! Zwariowałaś? Ale teraz wjadę, patrzcie na to. Z buta wjeżdżam. Wyłamuję zamek. Bomba, 2016. Nie no, te podjazdy są za mocne. Sprawdzamy krzaczki, nikogo nie ma, nie ma. Tak, ja idę na środeczek. Zobaczcie, czy ja popcornem mogę otworzyć skrzynki? Klikamy. Okej, okay, tylko że ten popcorn nic nie trafił. Jeszcze raz. Dobra, biję po 500. Nieźle. Chodź tu, gościu, chodź. Ja chcę stąd tu troszeczkę powalczyć. To moje power cubesy. Zostaw to, kopnięcie. Uciek. Dostaję z buta. Jeszcze jeden strzał. Prawie leży. Padnę. Żyję. Dobra, on się zautofokusował na tego. Na skrzynki, ale głupi kolcik. Bomba. Kopnięcie w ryj. Ult, dojazd. Ładnie. Uwaga, ten Darrell może mnie dojechać na blisko i wtedy będzie przypał. Dojazd! Ja mu robię. Kopnięcie i będzie leżał. Tak, Jezuniu! Zostało mi jakieś chyba 100 hapsów. Uciekam, 9 power cubesów. Chodź, Penny. Kopnięcie i kończymy. Zarąbista jest ta postać. Fang jest naprawdę fajny, tylko faktycznie trzeba wyczuć nim gierkę, bo można się przejechać. Ja prawie się na tym Darrellu przejechałem. Mamy dzisiaj w gierce jakąś dziwną mapkę, która nazywa się I Love Mam. Nie, like równa się love mam. No oczywiście, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli kochacie mamę. Jak nie kochasz, no to nie zostawiaj łapki. No proste. Gościu tak zażyczył sobie na tej mapce, więc sprawdźmy, co on tutaj wymyślił. Przypominam wam też, moi kochani, że wystartowałem z nowym kanałem. Jeżeli jeszcze o tym nie wiedziałeś, no to koniecznie, byczku, subskrybuj kanał. Kanał masz przypięty tutaj w karcie. Link w opisie też znajdziesz. Dobra, bomba, walcz. Ej, porażka. Prawie się udało. Szóste miejsce, dobra. Jednak nie tak prawie. Spróbujmy jeszcze raz. Teraz powinno mi się udać, moi drodzy. Okej, mamy po prawej Groma. Dobra. Który wyleciał na środek? To jest pan Skarbonka. Obijany jest cały czas. Wjeżdża do niego Bas. Leci ulcik. O, ale on tam pozamiata. Wow. No i co on mu zrobi? Przecież go chyba nie pokona. Czy pokona? Cały czas się leczy. Ult leci, uwaga. No to może się źle skończyć dla niego. I teraz wjeżdża Farel cały na biało! Po power cubesa jednego, drugiego, wyskakuje, rzuca popcorn, jeszcze bomba, ulta, przeżyłem i wygrywam! Yeah! No, zostały dwie postacie na daleko. Łatwy win, easy win. Ja chcę jeszcze sobie sprawdzić, jak Funk wpisuje się na zadymce. Lecimy. Popcorn! Myślałem, że zginę! 400 hapsów. Tanita jest do pokonania, nie? Bomba. Leży. Proszę państwa. Leci! Ha! Łatwiutko. 1-0. Mają nitę. Będą mieli niedźwiedzia. Kopnąłem. Wszystko skroiłem. Wjeżdżam tam z ultem. Podaj, Rosa. Podaj. No podaj, no. Co za osioł. Kopie Rico. Porobiony Rico. Nice. Łatwy mecz. Czas zagrać 1v1. Tryb pojedynki wybrałem Groma, Kła oraz Gina. Zobaczymy, czy te trio się sprawdzi. Dobra, on ma Lu. No dobra, tego Lu można w łatwy sposób porobić, tylko trzeba nabić sobie na początku na nim ulta. Hop, dobra, hop. No dawaj, stary. A, z tamtej strony poszedłeś. Paniaczek nam się trafił. Kopnięcie! Szybko, Farel! Nie trafiasz, co jest? Jej, myślałem, że zginę. Nie mogę nic na tym lodzie kompletnie zrobić. Najgorzej. Teraz Jesse. Dobra. To sobie przegiałeś, stary. Przegiałeś sobie! Po co on tu skakał? Czy on jest niepoważny? Dobra. To teraz ja go robię w ten sposób. Patrzcie. Tak się nokautuje z Quicka. Let's go! Hop! Ciach! Bomba! Łatwo! Wszystkich kiełkiem porobiłem. Kiełkiem. No tak można nazwać. Tam to jest kiełek, to jest kieł. To samo. W skali od niego do 10, jakbym miał ocenić Kła, no to oceniam na dyszkę. Naprawdę bardzo ciekawa mechanika atakowania. Na sam koniec do wszystkich osób, które wytrwały do tego momentu, prosiłbym, żeby napisali w komentarzu: kieł to szef. Wtedy będę wiedział, ile osób ogląda moje odcinki od deski
do deski. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapeczki w górę, możecie to zrobić w tym momencie. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. No i wpadnijcie na mój nowy kanał, który nazywa się Farelski. Link do kanału znajdziecie w opisie. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, zadymiarze. Hej!